Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną rundkę Speedruna 3.0. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zdradzam swoje plany, znaczy zdradzam, no, staram się z nimi dzielić bardziej, tak żeby pomóc Wam na różnym poziomie zrozumieć szachy na różnych etapach w partii szachowej. Zaczynałem z rankingu 1000, przypominam, aktualny ranking 2291, więc no, będziemy mocno atakować już ranking 2300. Spokojnie sobie czekamy na rozpoczęcie partii. No, czasem na przeciwnika trzeba troszkę poczekać. Ustawiłem też tutaj przedział rankingowy pomiędzy 2266 a 2691, czyli tak, żeby nie szukać zawodników na przykład z rankingiem 2100 czy 2000 czy 1800 na przykład, bo zawsze wychodzę z założenia, że warto próbować grać bardzo ambitnie z zawodnikami równymi sobie lub silniejszymi. Zawsze wychodziłem z takiego założenia i to dobrze się układało. Oczywiście nie zawsze się to zdarza, ale teraz mogę sobie w internecie na to pozwolić, gdyż są takie przedziały rankingowe. Mam przeciwnika 2267, jest D4, jest D5. Od razu tylko szybciutko zerknę, z kim mam do czynienia, bo już po prostu się tak nauczyłem. No właśnie, widzę 18 partii. Nie podoba mi się ten myk, że 18 partii w blicu ma tyle. Okej, okay. Zaraz, jak dziwnie to cząstką statystyki pokazuje, jeszcze mamy chwilę czasu, szybkie tutaj zerknijmy. Szybkie, szybkie, no tak. No tak, No dobra, jest E3 w takim razie, bo jakbym... Nie wiem w sumie z kim tutaj mam do czynienia, ale zagram sobie w ten sposób. I skoczek A3 może wygląda dziwnie, ale chcę po prostu odbić pionka. Skoczek F3, wzmocnienie punktu D4, gra bardzo szybko przeciwnik, jak widać. Ok. No i myślę, że... Co ja teraz tutaj mogę myśleć? Właśnie. Trzeba odbić skoczkiem. Przeciwnik mi patrzy po prostu na punkt G2. Ja się tylko tak grzecznie chciałem zapytać, czy gram z człowiekiem? Niech mi ktoś to wyjaśni. Zbijemy tutaj. Aha, on ma teraz bicie tutaj? Tutaj? Nie, bo chodzi o to, że hetman tutaj wchodzi. No dobrze, bijemy tym. Odbije prawdopodobnie pionkiem. Wszystko się zgadza. Gość gra bardzo szybko. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba. Wyprowadzam figurę. Zagram sobie F3, żeby zrobić roszadę. Właśnie on też bardzo szybko gra. Niezwykle interesująca decyzja z jego strony. Troszkę mi się to nie podoba. Nie chcę oczywiście bezpodstawnie kogoś oskarżać, że znowu gra komputerem, bo wieszacie na mnie psy, że tak się wyrażę, ale widzicie, co się dzieje. Już trafiłem na wielu cheaterów w speedrunie 3.0. Nie podoba mi się po prostu to. Zagram sobie w ten sposób. Nie wiem, czy gość oszukuje, czy nie. Zagrał bardzo szybko, 12 ruchów 30 sekund. Posunięcie 4, to się bardzo narzucało, bo E4 z mojej strony groziło i to na pewno było nieprzyjemne dla przeciwnika. W tym wypadku, no oczywiście muszę zagrać F4. Pozycja mi się w sumie podoba. Nie powiem, że nie. Teraz mi się podoba. Oczywiście on też ma swoje atuty w tej postaci, że goniec stoi fajnie na D5, ale jest przyblokowany. Tutaj goniec E2, roszada, jakby się udało też wstawić gońca, przyblokować pole C5, to strategicznie byśmy stali bardzo fajnie. Ale do tego jest daleka droga jeszcze. Tym bardziej, że przeciwnik nie będzie ułatwiał nam tego zadania. Dokładnie. No, goniec E2 myślę, że trzeba zagrać. Aha, już widzę, bo tutaj będzie atak na skoczka. Okej, no chyba trzeba zrobić roszadę, bicie, 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 bicie. Tam pionek. No nie, nie podoba mi się to bardzo, ale zagramy sobie chyba wieżę C1, żeby uderzać w tego pionka.
No, stwarza mi bardzo duże problemy przeciwnik. W sumie taki ruch jeszcze będzie mnie może interesował, dlatego że jak koniec nie wybije mi skoczka, w sumie można było wcześniej pomyśleć o wieżę C1 i goniec C4. Sprytne, bo jak zagram tu, to jest strzał na E3. Niezwykle trzeba uważać tutaj na gościa. Ale myślę, że po prostu wybicie. Nie, bo jak wybiję i tutaj ja chciałem zagrać wieża C3, ale jest wybicie pionkiem i skoczek D5 i tracę materiał znowu. Może po prostu roszada. Aha, wybicie, wybicie. Dobra. A, wieża D8, wszystko jasne, no tak. No to teraz mam już pozamiatane, dlatego że punkt E3 trzeszczy, a muszę obronić gońca, nie mam innego wyjścia, on mi zbije. A, jeszcze wieżyczką, świetnie. Odbije tutaj, cudownie. Wieża F2. No i ma figurę więcej. Zagram jeszcze jakiś taki ruch, żeby sprawdzić, czy on faktycznie coś tutaj komputerowo, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Może B4. Ciekawe, czy zbije, czy zagra inaczej. Człowiek by zbił. O, on zagrał szybko goniec E3. No, błyskawicznie, naprawdę. Dobra. No, spoko. Niech tak będzie. Tak? Zbije? Czy zagra inaczej? Jak zagra inaczej, to znaczy, że gra prawdopodobnie kompem. Szach? Zbije królem? Okej, okay, świetnie. No dobrze. Dziękuję, poddaję. Zerknę na szybką analizę. Przegląd. Mam możliwość zrobienia przeglądu partii. 92 dokładności. Spoko. Nie musi to mieć ogromnego znaczenia. Co? Goniec E3 teraz pokazuje. Goniec E6? Czy silnik pokazuje goniec E6? Dobra, goniec E6. Skoczek A3, niedokładne, ok, ale ruch jak ruch. C5, skoczek. Goniec D, nie, bicie najpierw, dobra. Bicie skoczkiem, goniec D5, tak, bardzo szybko gra. Skoczek zbił, błąd. Z mojej strony, ale to ja gram swoją głową. E6, dobra. Skoczek. Popełnił błąd grając skoczkiem. Ciekawe. Co by tutaj trzeba było grać? Goniec D3. Nie bać się tego bicia. Aż tak dobrze komp to ocenia. Może. Inicjatywa. Może warto było też o tym pomyśleć. Podejrzane. A, gość już ma o 100 oczek więcej po wygraniu ze mną. No tak, pięknie. Wszystko się okaże później. Tak. Jest F3, hetman B6, E5 też jest dobre, skoczek, E4, no E4 tutaj chyba pokazuje, co? Tak, już pokazuje E4. No E4 raczej trzeba zagrać. Tak. Goniec E2, wieża B8 i goniec B4. No cudownie. Roszada jest dużym błędem. Bardzo szybko zbił, nie? Na B3. Bicie. I bardzo szybko wieża D8. Wspaniały ruch. No gratuluję. I wieża D2 błyskawicznie. No tak. Mam bardzo duże podejrzenia co do tej partii, niestety. Szkoda. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. Najwyżej jak czeską go zweryfikuję, to zwracają ranking. Nie wiem, bardzo, bardzo mi z tym niefajnie. Pewnie dla was też. Dziwnie. Mega dziwnie. Mega podejrzanie to wszystko wygląda. I to nie chodzi o to, że ja się usprawiedliwiam, że przegrywam, moi drodzy, bo piszecie mi takie komentarze, a jest to dziwne, że tak piszecie, bo jak ktoś mnie ogląda dosyć długo, to wie o tym, że mi na tym nie zależy aż tak bardzo. Ja się nie usprawiedliwiam swoimi porażkami, wręcz przeciwnie. Przecież jakbym
przegrywał. O, znowu gram z tym gościem. Zobaczcie, on. Nie, 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 dziękuję. Zobaczcie, on już z kimś zagrał i zrobił ranking 2460. Dziękuję bardzo. Nie gram z nim. Wracając do tematu. O, tutaj prawdopodobnie będzie już ok, bo Hindusi zwykle partie. Dobrze. No i super. Super, D4. Wracając do tematu. Przecież jak ja bym unikał porażek, to bym ich nie pokazywał w internecie. A przecież je pokazuję, bo porażki też uczą. To jest bardzo ważne. Zagramy sobie oczywiście domek z obrony królewsko-indyjskiej. Goniec G7, jest tutaj goniec D3, ok. Skoczek, zrobienie roszady. No i plan jest prosty, zagrać D6, dojść do ruchu E5 lub do ruchu C5. W tym wypadku chyba ruch C5 będzie całkiem ok, ale z drugiej strony dlaczego nie skoczkiem i nie zagrać E5? Bardzo normalna rzecz. Troszkę przeszliśmy do obrony pirca, nie wiem, czy zauważyliście. I koniec G4, prosta rzecz. Chcemy tutaj wybić na D4. Ok, no i teraz pytanie, czy wybić tu, D5, tak, tak. Wygląda to wszystko ciekawe. Ojejku, D5 zagrałem od razu, najpierw miałem wybić. Ale to jest też dobre, bo tutaj niczego nie tracimy. Oj, przypadkowo zagrałem ruch, który może okazać się naprawdę dobrym posunięciem. D5 rozwala całkowicie centrum. My jesteśmy na to gotowi, dlatego że mamy wszystkie figury wyprowadzone, zrobioną roszadę. Dlatego możemy ostro zaatakować centrum. Ciekawe. Czy ja tak nie mogę zbić? Albo tu najpierw? Poczekajcie, tutaj, tutaj. W sumie on pionkiem może odbić. Zbiję tu. Nie, moment, jeszcze raz, bo najpierw to rozpatruję. On mi zbije tak, ja zbije tu. Tutaj zbije. Bardzo ciekawe, jak zbije tu i tu. Nie, no, najpierw trzeba zbić. Wszystko do końca powymieniać. Tak, tak. Zagrać F5 i zbić na końcu to. Proste uproszczenia. Bo zbijam pionkę na D4. Zobaczcie, że grając czarnymi ja jestem w rozwoju do przodu, bo on nie wyprowadził jeszcze skoczka. No, aha, tutaj będzie szach. Bicie tu. Dobra, niech będzie, ale ja mam bicie na D4. W ogóle właśnie do końca jak wszystko pozbijam, to jakieś tam szachy, to chyba w sumie nic nie grozi. Dokładnie. Może on myśli, że taki mek działa, ale jest skoczek F3. Dokładnie, a ja grożę biciem na końcu tutaj, więc on nie może sobie pozwolić na bicie tego pionka, bo nawet mogę zagrać tak, wjechać wieżą i mieć niesamowity atak. To poszło dosyć szybko. Znaczy, ja nie mówię, że już wygrałem, ale oceniam to jako totalnie wygraną pozycję. To jest kwestia tylko techniki. Jeden pionek więcej. No właśnie. I teraz pytanie brzmi, no pytanie jest chyba, odpowiedź jest prosta, wymieniamy, staramy się wymieniać wieże. Teraz taki ruch jakiś grozi, zawsze możemy odejść, możemy spróbować zbić, to on ma problem, ale wieżę ustawić trzeba na wolnej linii, żeby przeciwdziałać aktywności przeciwnika. Najfajniej byłoby mieć A6, C5, żeby skoczek był ograniczony i tak dalej. To jest super układ, ale to nie jest takie proste, więc cieszymy się z pionka więcej i staramy się to jeszcze ustabilizować bardziej. W najgorszym wypadku zbiję po prostu skoczka, chociaż ciężko mi tego gońca oddać, ale jak go zbiję, a no właśnie, nie zbiję, to nie będzie takie łatwe. Mogę przecież tutaj, to drugiego pionka zdobywam. Aha, bo on mi zbije tu. Ja tu. Tu. Dobra, idziemy na ten układ. Bo możliwe, że on zagra tak. Ja zbiję tu i będę miał dwa pionki więcej. Ok, zbijam tu. Odbił. Skoczek właśnie mi stąd gdzieś poleci. Nie wiem, zagramy najpierw tak. On musi się trzymać prawdopodobnie skoczka.
Na jego miejscu bym coś takiego próbował grać w sumie. Bo ta wieżówka może być bliska remisu. Tak oceniam to teraz. Nie, no, ale to musi być. Nie, no, musi to być wygrana. Oczywiście nie muszę przechodzić do wieżówki. Skoczek tutaj nie jest groźną figurą kompletnie. Jakby się udało pionki poawansować troszeczkę wyżej, no to już by było blisko. Właśnie pytanie, czy on zagra coś takiego. Jak zagra tak, to ja mam taki ruch ciekawy, ograniczając skoczka, więc zakładam, że on musi zagrać coś takiego. Ja zagram znowu tu. Mam na to przestrzeń fajną. No i jak on zagra tu, to ja zagram tu. Skoczek ma problem. O, nawet tak zagrał, to ciekawe. Skoczek może tutaj. Czekajcie, bo ja teraz tak liczę to. Skoczek tu. Ja tu. A może po prostu zagrać wieża D8, nie śpieszyć się. Tak zrobimy. Zagramy wieża D8, nie śpieszymy się nigdzie, wieża musi grać. Ta wieża tutaj nie ma opcji, żeby sobie aktywnie pograć. Skoczek jedynie co, to może przejść tędy. G4. No dobrze, trzasnąć trzeba i zagrać tak i tak. Aktywność króla tutaj jest bardzo ważna. No, król F7. On musi skoczkiem zagrać na C7 i wtedy król przechodzi sobie fajnie tędy. No tak. A, skoczek na D6. Dlaczego ja nie widzę takiej opcji? Tutaj atakuje. No chyba tak. Jeżeli szach, to tutaj. No dobra, gramy gońcem na D4, żeby tutaj trzymać pionka. I za chwilę tak. Aha, skoczek tutaj może zagrać. No skoczek mi się rozbrykał, ale dobra. Moim planem teraz będzie awansowanie tutaj tych pionków. Bo on sam mi nie zdziała tutaj niczego, bo chodzi o to, że tak nie mogę, bo dostanę tutaj szacha, a tak nie mogę, bo stracę pionka. Ciekawe. Przynajmniej przyjemniej zagrać z człowiekiem, bo to gra człowiek ewidentnie. Dobra, awansuje pionka. Chociaż A4 jest jego dobrym zagraniem. Nie zagrał A4. To my zagramy. Dobra. No tak. Tu trzeba to pilnować. B5. Tak, bo plan jest prosty. Teraz grać tak i tak. Odciągnąć którąś figurę od obrony. Bo wieża stoi bardzo dobrze. No dobra, tak, niby mogę, ale F7. Co on tutaj może mi zagrać? Tak i tak. To się trzyma, idziemy B4. Okej. A, grozi mat, Krzysztof. O kurczę, to się porobiło chyba niebezpiecznie. Nie doceniłem tego. O jacie. A jakbym zbił tu, on tu, ja tu. On wieżą się nie może zasłonić, bo bije tutaj, 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 tutaj i on mnie nie łapie. Jeszcze raz, tu. Tu on odchodzi, ja piję tu. Pytanie, czy ja dam radę? Dobra, przegrać nie przegram. Muszę chyba tak zagrać, żeby mata nie dostać. Chodzi o to, żeby nie ryzykować. No bo nawet jak tak zagra, to mam jakieś H5. Tutaj nie ma siatki matowej.
zacznę tak mocniej. Kichaweczka mi się włączyła. Ok, biorę pionkę, bo muszę. Teraz mam szybki plan. No mata nie mogę dostać. No w sumie ciekawa partyjka. Ok. Ten pionek też ma znaczenie. Poczekajcie, bo teraz tak, tutaj on mi zbije z szachem, tu, wróci tu. Nie, no nie mogę oddać pionka, gram tak. Król e4 jest ciekawe. Nie, nie może król e4, bo tutaj. O, właśnie, bo mogę też go połapać. On musi uważać, bo jak zagra tak, to ja tutaj. Czy taki ruch może zagrać? Właśnie. Ja tu dostanę szacha, będę musiał uciec, on mi zbije. Ja tu, tu i mogę... Może będę szybszy? Nie zagrał tak. Dobra, idę w ten sposób. No już pionek jest bardzo zaawansowany. Czy on łapie mi wiecznego szacha jakiegoś? Chyba nie. Tak, zagramy. Grzecznie, żeby... Właśnie ten układ króla ze skoczkiem jest bardzo fajny, bo skoczek musi dużo ruchów zrobić, żeby króla zaatakować. A jakiś taki szach nic nie daje, bo tutaj... Więc moim planem... A w ogóle skoczek jest teraz daleko od tych pionków. Słuchajcie, ja mam wygraną pozycję prawdopodobnie. Ba, wygraną. Nie widzę dla niego obrony. Nie ma kompletnie obrony. Plan jest prosty. B2. A3. Wieża. I dorobienie hetmana. Chyba go mamy. W ogóle tak przy okazji bardzo dziękuję Wam za dużą ilość komentarzy pod filmami speedrunowymi szczególnie. Dyskusje są ciekawe na pewno. Nie ze wszystkimi się zgadzam opiniami, ale macie prawo do wszystkiego jak każdy, więc spoko. Moim celem nie jest robienie dymów w internecie, moi drodzy, tylko merytoryka, więc jeżeli ktoś to rozumie, to na pewno będzie pisał komentarz również merytoryczny, a nie jakiś taki, no, nie chcę tutaj nikogo oceniać, nie jakiś taki komentarz byle jaki, że tak powiem delikatnie, pod wpływem emocji czy nie wiadomo czego, ale ja to rozumiem, bardzo się odporniłem na to, też Wam za to dziękuję, no tak przy okazji, już kawał czasu tutaj w internecie sobie działamy, więc też się nauczyłem kilku rzeczy, jak należy reagować lub nie reagować na pewne rodzaje hejtu, tak się to wyrażę, no powiedzmy sobie to wprost, choć nie wiem jak można hejtować content szachowy, ale widocznie można. Okej, zastanawiam się teraz chyba tu, środkiem motowłoku mi zakłada, nie, idziemy, bo jest opcja dorobienia hetmana z szach. Nie, no zagranie królem w ogóle jest bez sensu, no bo co, wieża tutaj, to tak. Szach to tu. No hetman. Zresztą tu jakieś obrony jeszcze przy okazji. Okej. Okay. No tutaj, nie? Mata nie ma. Się wystraszyłem do takiego ruchu, słuchajcie. No to co, tak? Tutaj, tutaj. No to już podstawka. Okej, okay. Damy szacha, weźmiemy skoczka.
Co będziemy się tutaj szczypać? Sprawa jest prosta. Szach. 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 Dam mata, dorobię drugiego hetmana. Chyba, że mi nie pozwoli na to. Szachmat. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, na dzisiaj króciutko. Pierwsza partia, to wiecie jaka prawdopodobnie była. Tutaj było ok. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.